Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Maciej Halama. Ja jestem Jacek Czapowski. Jesteśmy waltornistami Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej i chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić do krótkiego filmiku o waltorni. Róg to instrument, który występował już w czasach pierwotnych. Oczywiście nie w takim kształcie, który widzimy teraz. Były to instrumenty pochodzenia zwierzęcego, najczęściej rogi bawole lub baranie, na których można było wydobywać jeden bądź najwyżej parę dźwięków. Z czasem zaczęły powstawać rogi metalowe, które służyły żołnierzom i myśliwym jako instrumenty sygnałowe. Z rogu myśliwskiego wyewoluował róg naturalny. W dalszym ciągu był pozbawiony możliwości wykonania wszystkich dźwięków w skali chromatycznej. Dlatego powstała specjalna technika, technika zwana techniką dźwięków zatkanych. Polegała ona na oparowaniu prawą ręką, która znajdowała się w czarze instrumentu. Wprawny instrumentalista był w stanie dzięki temu wydobyć dużo większą ilość wysokości dźwięków. Prawdziwą rewolucją dla rogu było powstanie wentyla, którego co ciekawe prototyp powstał na terenie Polski w Pszczynie w 1814 roku. Stale polepszany wynalazek przyczynił się do powstania waltorni współczesnej. Narzędziem niezbędnym do gry na waltorni jest ustnik. Pozwala on na przeniesienie wibracji warg muzyka do instrumentu. Kolejnym niezbędnym elementem jest mechanizm wentylowy. Po wciśnięciu wprowadza on do rury instrumentu kolejny fragment obiegu, krągik. Dzięki temu rura instrumentu wydłuża się i możemy zmienić wysokość dźwięku. Ciekawym faktem o waltorni jest to, że jeżeli wyprostowalibyśmy całą tą rurę, miałaby ona około 3,5 metra. Waltornia zaliczana jest do rodziny instrumentów dętych blaszanych, razem z trąbką, puzonem i tubą. Jednak specyfika gry, stopliwa barwa naszego instrumentu powoduje, że częściej niż reszta blachy mamy okazję współgrać w orkiestrze z grupą instrumentów dętych drewnianych. Często waltornia nazywana jest łącznikiem pomiędzy jedną i drugą grupą. Powierzanych jest też w waltorni sporo partii solowych, zarówno w szeroko rozumianej muzyce klasycznej, jak i bliższej naszym czasom muzyce filmowej. Przy grze na waltorni można wykorzystać pewne specjalne techniki. Jedną z nich jest technika bouché, polegająca na zatkaniu czary instrumentu ręką. Kolejną techniką jest frullato. Jest
Jest jeszcze jedna technika, możliwa do wykonania tylko na waltorni, w której wyspecjalizował się nasz kolega z sekcji, Łukasz Tur. Nazywa ona się techniką czubaki. Prosimy Łukasza o prezentację. Chewy, we're home. Bardzo dziękujemy, że obejrzeli Państwo nasz filmik. Mamy ogromną nadzieję, że się Państwu podobał. Obyśmy jak najszybciej mogli zobaczyć się na koncertach Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej na żywo.